Witam Państwa bardzo serdecznie o poranku z Ogrodu Marzeń. Ogród Marzeń znajduje się w Myszcu, gmina Stary Sącz, województwo małopolskie. Zapraszamy serdecznie do ogrodu, kto jeszcze nie był, jeszcze może przyjechać, bo mamy bardzo piękną, złotą polską jesień, która jeszcze nie opadła, ale już zaczyna. I wciąż dużo kwitnących kwiatów, ponieważ nie mieliśmy nocnych przymrozków, cały czas mamy ciepło i tak jak dla mnie mogłoby już tak pozostać. Ja zamieniłam zwiewne sukienki na ciepłe swetry i z tych jesienno-zimowych wieczorów wyciągam jakąś radość. Nie lubię ich, bardzo nie lubię, gdy o poranku robi się ciemno, wieczorem ciemno, ale postanowiłam, że zawsze w każdej sytuacji trzeba znaleźć coś dobrego dla siebie, więc wieczory poświęcamy na kocyk, herbatka, film albo teatr. Każda z nas ma swoje ulubione filmy, ja mam więcej czasu, więc nadrabiam teraz i oglądam ogrodnicze filmy na YouTube, nie tylko, a są naprawdę przepiękne, cudowne rośliny, cudowne ogrody i jest na co popatrzeć. Zapraszam więc do zwiedzania naszego ogrodu. Ten kącik jest bardzo ciekawy, ponieważ są tutaj maki peoniowe i te maki peoniowe w tym roku tak wyrosły niespodziewanie, a wszystko dlatego, że jest ciepło. I tutaj są już maki kwitnące. Niespodzianka, może jeszcze zdąży zakwitnąć, zanim nastanie ten chłodny czas. Szałwia przepięknie się trzyma, wciąż elegancka, wciąż kwitnąca na różowo. I ja już sobie zapisałam szałwie o fioletowych i błękitnych kwiatach. I będę oczywiście całą zimę tutaj przyglądała się w sklepach internetowych, gdzie można zdobyć szałwie. A tutaj roślina. Zagadka, jedni mówią fenkuł, inni kminek, nie wiem co to jest, ale przepięknie, słodko, anyszkowo pachnie. No i oczywiście kosmosy cały czas tutaj szaleją, widzą Państwo, że ja je tutaj podpieram, one się coraz bardziej pokładają, bo naprawdę są bardzo wysokie, ale są też i bardzo piękne. Ogród warzywny, tak przy okazji, ja już tutaj pościnałam gorczycę białą. I teraz liście, które grabię z ogrodu, powoli rozrzucam na grządki. Jeszcze tylko muszę wyplewić w truskawkach. A z tymi truskawkami to też jest taki kłopot. Ciągle tylko zarastają więcej chwastów niż owoców. Kiedyś miałam na agrowłókninie, ale też nie za bardzo mi się ten pomysł jakoś spodobał. A tutaj liliowce już żółkną, nie wyglądają może za ładnie, dekoracyjnie, no ale taka kolej rzeczy jest i ogród jest po prostu kolorowy na żółto, pomarańczowo i brązowo. Proszę zobaczyć, jaka piękna odmiana kosmosów. Ich płatki kwiatów są zwinięte w ruloniki. Ruloniki w środku są ciemnofioletowe, zaś na zewnątrz jest jaśniejszy fiolet. Tutaj też są, ale te są jasno-różowe i mają akurat taki jeden kolor. Bardzo piękna odmiana. Zbierałam nasiona, więc myślę, że uda mi się je wysiać w roku następnym. Te z kolei mają bardzo piękne, dwukolorowe płatki, płaskie, niezwinięte w rulonik, ale również bardzo ładne. Tutaj są białe, też piękne. Nie wszystkie już kwitną, bo niektóre kolory widzę, że przekwitły. Były takie bardzo ciemno-różowe, prawie bordowe, ale zostały jeszcze tutaj tylko te, które właśnie Państwo widzicie. Rdest himalajski wciąż z pięknymi kwiatami. Ja tutaj podejdę, wprawdzie będzie malutki, ale poszukamy rdest himalajski alba. Tutaj jest Red Dragon, bardzo piękny rośnie do góry. No, zobaczymy dalej, jak on będzie się tutaj sprawował w ogrodzie. Czy rzeczywiście będzie wymagał bardziej takiej pionowej podpory.
Tutaj jest rdest alba, maleńki wprawdzie, ale spokojnie on urośnie i będzie, ma być prawdopodobnie taki sam duży jak właśnie tamten o tych różowych, ślicznych kwiatach, ale białe kwiaty też są ładne. Wypatrzyłam sobie jeszcze rdest o złocistych liściach i różowych kwiatach, więc będę miała tutaj trzy piękne kępy, ponieważ wszystkie te bylinki, które tutaj są, one są wykopywane i rozsadzane w innych częściach ogrodu. Ja mam tutaj takie małe poletko, gdzie rośliny sprawdzam, patrzę jak one rosną i później oczywiście sadzę w odpowiednie miejsca. A tutaj wyraźnie widać na dachu jest już biało, biało, chociaż noc jeszcze nie z przymrozkami, bo pluszczy, ale przy gruncie najwidoczniej było już chłodniej. Przepiękna, złocista morwa, śliczna, już też opada na trawnik. Ja codziennie mam bardzo dużo ruchu na świeżym powietrzu, bo codziennie gdzieś jakiś kawałek grabi. Kosiarkę nie uruchamiam codziennie, bo jest to po prostu bez sensu. Gdy jest dużo liści bardzo, no to wtedy ruszam z kosiarką, bo zdarza się tak, że przyjdzie przymrozek i wszystkie te piękne liście spadną. Tutaj już nie ma miskantów olbrzymich, zostały jeszcze miskanty zebrowane. Piękna jesień w ogrodzie, coraz bardziej widoczna na tle błękitnego nieba, przebarwiająca się na złoto. Przepiękna morwa, jej śliczne, złociste liście są naprawdę piękną ozdobą w ogrodzie. Lawenda jeszcze ma kwiaty. Ja część pościnałam, ale jeszcze nie wszystkie zostawiłam, ponieważ bardzo ładnie wyglądają. Martwiłam się, że mocno przycięłam wiosną i jeżyki będą malutkie. A tu proszę spojrzeć, jakie piękne kępy wyrosły. Oliwnik dwubarwny, zimozielony, oblepiony białymi kwiatuszkami. Proszę spojrzeć, ile ma kwiatów, jak cudownie pachnie. Szkoda, szkoda, że jeszcze nie wymyślono, żeby można było przekazywać też zapach. Jest naprawdę niesamowity. Kwiaty też przepiękne, drobniutkie, bardzo ciekawe, ale zapach rewelacja. La gastroemia indyjska to bardzo piękny krzew, jeszcze u nas nie zakwitł, choć raz miała pąki kwiatowe, ale niestety to był już wrzesień i bardzo szybko przyszły przymrozki, a teraz proszę zobaczyć, jak przepięknie ona się przebarwia jesienią. Na końcach ma zielone liście, od środka robią się żółto-czerwone. Bardzo piękny krzew. Byłoby cudownie, gdyby chciała kwitnąć, ponieważ nazywa się inaczej potocznie bez południa i uchodzi za krzew, który najdłużej kwitnie. Szkoda, że my nie mogliśmy się o tym przekonać. Oczywiście, gdybym lagerstroemię posadziła w szklarni, to przypuszczalnie raczej by tam zakwitła. Ale ja się uparłam i wiem, że w gruncie w Polsce również lagerstroemie rosną i kwitną, więc cierpliwie czekam. Astry wciąż jeszcze bardzo pięknie kwitną, choć już oczywiście kwiatów mają troszeczkę mniej. Pszczoły za to mają radochę, bo mają jeszcze pokarm. I chociaż noce robią się już chłodne, to jednak w ciągu dnia wciąż mamy słonecznie i w miarę ciepło. I pszczółki, inne owady cały czas tutaj fruwają. Widać, ile już było kwiatów, te suche, zaschnięte pędy kwiatowe. Astry różowe, wysokie, też jeszcze bardzo pięknie, dzielnie się trzymają. Bardzo podoba mi się kolor tych astrów, ponieważ jest bardzo intensywny, różowy, bardzo piękny, bardzo taki żywy. I rzeczywiście wśród tych kolorów żółto-pomarańczowo-brązowych w ogrodzie on jest taki bardzo mocny, wyrazisty. I myślę, że jesień z astrami jest naprawdę bardzo ładna.